No to może ja jeszcze coś powiem, więc tak. Zbanowali mi dwa kanały na YouTubie za to, że jako główny kanał, nie w marcu, tylko w kwietniu, dostał bana na 7 dni w związku, bo ja wrzuciłem odcinek z TikTokami i YouTube ogólnie uznał, tam były dziewczyny tańczące, YouTube uznał, że nagość, bo były skąpo ubrane i dostałem bana na 7 dni. Ogólnie na YouTube masz tak, że dostajesz najpierw ostrzeżenie, to ostrzeżenie jest na zawsze i potem dostajesz, potem kolejnego jakby takiego bana, to flagi się nazywa. Pierwszą flagę jest na 7 dni, druga na 2 tygodnie, trzecia kasują ci kanał i każda flaga się przedawnia po 3 miesiącach. No to ja dostałem tą flagę, bo ostrzeżenie to ja już mam, ten kanał też ma 10 lat, nie? To ostrzeżenie to już mam z bardzo dawna temu. Kiedyś tam jakieś filmy, bo ogólnie zmieniali regulamin, na przykład ściągali jakieś stare filmy, które łamały ten regulamin, bo na przestrzeni tych wszystkich lat regulamin YouTube'a się zmieniał. No i tam dostaliśmy flagę, spoko, poczekamy 7 dni, ale z racji tego, że wrzucaliśmy wtedy filmy, to ja mam jeszcze drugi kanał, Nitro się nazywał, gdzie streamowałem i gdzie wrzuciłem film, w którym powiedziałem, no siema, dostałem bana, możecie subować ten kanał, bo tu kiedyś nawet chyba wtedy powiedziałem, że na tamten moment tam to się nie wydarzyło, że gierki będę nagrywać. I teraz wysłali mi maila, w którym powiedzieli, że z racji tego, że ominąłem tą blokadę tygodniową tym filmem czy streamem, jakby się jakiś pojawił w tamtym tygodniu, to zawieszają oba kanały. I kurwa, w sumie to tyle, co wiem. Co ja mogę powiedzieć? Jeśli rzeczywiście jest tak, że nigdy więcej nie będę miał konta na YouTubie, nie będę mógł rzucić filmu, ani streamować, to ja bym chciał wszystkim podziękować. Wszystkim bardzo serdecznie chciałbym podziękować, którzy przez te 14 lat, nie 7, jak to mówię, na niektórych filmach, przez 14 lat, od kiedy byłem mały na YouTubie, jak potem byłem średni, potem byłem prawie duży, potem w ogóle byłem duży, którzy byli, którzy oglądali, którzy czekali, którzy się śmiali, którzy wspólnie przeżywali różne rzeczy. Bo ja uważam, cokolwiek by się nie wydarzyło, i tak uważam, że to jest no, duża cząstka. Raz, że dużo czasowo, a dwa, że bardzo emocjonalnie, że to jest duża cząstka mojego życia. I mnie mogą zbanować, zablokować, wyrzucić, usunąć, nie lubić. Prawda jest taka, że i tak najważniejsze, co można było mieć, a mianowicie przeżycie i emocje, ja to mam. Nigdy nikt mi tego nie zabierze, bo po prostu nie może mi tego zabrać. Więc rzeczy, które fajnie robiliśmy, nie wiem, czy byliśmy na koloniach, kurwa, jakichś wspólnie, czy się widzieliśmy na mieście, czy się spotkaliśmy na gali, czy 10 różnych innych rzeczy, nieważne. Nieważne, co będzie dalej, ważne to, co było. Więc no. Ja ze swojej strony spróbuję się od tego odwołać, bo regulamin niejednoznacznie stwierdza, że to jest wykroczenie, żeby kanał zbanować z tego, co się... Ja oczywiście robię to nieświadomie, nie? No, to świadomie bym siebie nie zbanował z witryny, którą najbardziej lubię. No, regulamin jest niejednoznaczny. I mianowicie, owszem, jest użyte słowo, że w momencie, kiedy omijasz blokadę, bo to jest jakby ominięcie blokady, tak?